Cześć. Rozpoczynamy 164. odcinek Kuriera Akademickiego, który poprowadzą dla Was Kuba i Daria. Odwiedzimy dzisiaj turniej Deluxe Ski Jumping. Przejdziemy się na pokaz filmu. A także dowiemy się, jak się skomunikować z osobą głuchoniewidomą. Zostańcie z nami. Komunikacja międzyludzka to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka. Mogłoby się jednak wydawać, że rozmowa z osobą głuchoniewidomą jest niemożliwa. Nic bardziej mylnego. Przekonajcie się sami. Ciemność i cisza to codzienność osób głuchoniewidomych. Jednak pomimo swojej niepełnosprawności nie są odcięci od komunikowania. Z pomocą przychodzi im alfabet Lorma. Okazją do jego poznania były zorganizowane na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej warsztaty. Te zajęcia jakby też nam pokazały, że my nie tylko jakby do siebie mówimy, ale też dotykamy się, czyli zupełnie mamy ze sobą inny kontakt, nie tylko właśnie wzrokowy czy też słuchowy, ale też przez dotyk. Porozumiewanie się tym sposobem polega na dotykaniu dłoni. Każda litera ma przyporządkowane swoje miejsce i wzór. Ty jak, tak? Ty jak? W Polsce żyje około 7 tysięcy osób głuchoniewidomych. Wśród nich są zarówno całkowicie, jak i częściowo niepełnosprawni. Niemal 3% z nich zmaga się z całkowitą głuchoślepotą, a alfabet Lorma jest dla nich jedynym środkiem komunikacji. Organizowanie tego typu wydarzeń, które w jakiś sposób przełamują tą barierę kontaktu z osobami z niepełnosprawnością, pomagają w jakiś sposób się przełamać do tego, aby zrobić ten pierwszy krok. Osoby te mają większe trudności w radzeniu sobie ze sprawami dnia codziennego. Warsztaty takie jak Porozmawiajmy dotykiem pokazują, jak można im pomóc. Stoimy na ulicy i tak się zastanawiamy, czy jak pomóc, a może jednak nie podejdę, bo może komuś się nie będzie podobało, a może jednak podejdę, ale nie wiem jak. No i te zajęcia właśnie po to, żeby pokazać, że właśnie to są takie same osoby, jak osoby sprawne, jak my. Uczestników przyciągnęła zarówno ciekawość nowej formy komunikowania, ale także chęć rozpoczęcia współpracy z osobami głuchoniewidomymi. Już jakiś czas temu stwierdziłam, że chciałabym się nauczyć się języka migowego i zapisałam się na kurs w marcu, dlatego stwierdziłam, że może jakimś fajnym początkiem byłoby przyjść tutaj i nauczyć się alfabetu Lorma. Pozornie skomplikowany, a w rzeczywistości możliwy do nauczenia w godzinę. Warto poznać zarówno język migowy, jak i alfabet Lorma, aby przeszkody w komunikowaniu nie istniały. Wraz z premierą Skywalker Odrodzenie zakończyła się saga Gwiezdnych Wojen. Cykl ten przez lata zgromadził wielu fanów z całego świata. Czy jednak podbił serca Polaków w czasie PRL-u? Sprawdzili to nasi dziennikarze. Premiery filmów takich jak Nowa Nadzieja czy Imperium Kontratakuje przypadły na okres PRL-u, przez co trafiły do naszego kraju z 2-letnim opóźnieniem. Brak internetu i ograniczony dostęp do kultury zachodniej nie przeszkodziły Polakom w kreowaniu fandomu poświęconego Gwiezdnym Wojnom. Proces ten uwiecznili Jakub Turkiewicz i Radosław Salomończyk, autorzy filmu dokumentalnego Wojna Gwiazd. Po tym jak Disney przejął prawa do całych historii, to było warte wtedy rozpoczęcia jakby tematu filmowego. No ale właśnie wtedy poznałem Jakuba i stwierdziliśmy, że jeszcze bardziej wdzięcznym, złotym tematem będzie polski fandom Gwiezdnych Wojen w czasach PRL-u. Powraca nostalgia, powraca moda na retro. Pokaz Wojny Gwiazd zorganizowano na Wydziale Historii UAM. Po projekcji filmu nastąpiło spotkanie z jego twórcami, podczas którego widzowie mogli dowiedzieć się jeszcze więcej na temat działalności PRL-owskich fanklubów. Musieli coś robić, podejmować działanie, które czyniły ich kreatorami. Wydawali rozmaite fanziny, kopiowali zdjęcia. Dyskusję poprowadziła dr Anna Idzikowska-Czubaj, rozmawiając z autorami m.in. na temat kulis powstania obrazu i różnic pomiędzy starym i nowym pokoleniem fanów Star Wars. Chyba podstawową różnicą pomiędzy starymi fanami a nowymi jest ta, że starzy fani oglądali przede wszystkim stare Gwiezdne Wojny, a nowi oglądają teraz nowe. Chociaż oczywiście nowi mogą też wracać do tych starszych, no nie jestem pewien, czy chcą. Myślę, że jednak tak. Emisja filmów takich jak Wojna Gwiazd pokazuje, że zainteresowanie fanów fantastyki Gwiezdnymi Wojnami ma długą tradycję, również w realiach, które nie zawsze bywały fantastyczne. Zaangażowanie studentów w pomoc innym nie kończy się na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Co więcej, pomysły na okazywanie dobra mogą być bardzo zróżnicowane. O jednym z nich w swoim materiale opowie Wam Jonasz. Miej serce i złóż serce. Takim hasłem akcję Złóż serce dla hospicjum promuje studenckie interdyscyplinarne koło naukowe dydaktyki matematyki. Od 13 do 31 stycznia na Wydziale Matematyki i Informatyki studenci mogą wziąć udział w manualnej zabawie polegającej na składaniu serduszek z papieru. W każdej długiej przerwie od 13
15. Zachęcamy studentów do składania serc, rozdajemy schematy i papier do składania. Zachęcamy też, żeby studenci składali w domu, jeśli jest to możliwe, i żeby włączyły się w tym roku też inne wydziały. Każdego roku w walentynki w miastach na terenie Małopolski rozdawane są serduszka origami, do których dołączona jest informacja o działalności i możliwych formach wsparcia Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Zwykle jeżeli widzimy kogoś z ulotkami, to po prostu chcemy tą osobę ominąć, odwracamy wzrok, a w momencie, kiedy jest rozdawane coś tak przyjemnego jak serce, to ludzie chętniej biorą, też mają większą szansę przeczytać coś o tym hospicjum i je wspomóc. Studenci koła instruują uczestników w składaniu origami oraz w odczytywaniu diagramów. Dzięki temu nawet początkujący mogą wziąć udział w akcji. W zeszłym roku pierwszy raz brałem w tym udział. Wtedy nie umiałem tego składać, ale to dziewczyny z koła pokazały. To jest kilka prostych zagięć na papierze i dosłownie serduszko trwa zrobienie paręnaście sekund. A więc czasu to praktycznie nie kosztuje wiele, a można sobie komuś pomóc. Akcja studentów Wydziału Matematyki i Informatyki jest ciekawą alternatywą dla zbiórek finansowych. Organizatorom życzymy jak najlepszego wyniku w ilości uzbieranych serduszek. Są to bardzo ważne informacje dotyczące przeszłości Ziemi, dotyczące stanu obecnego. Wybitny geolog, badacz dna oceanicznego i inicjator polskich badań związanych ze zjawiskiem tsunami. A przede wszystkim rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2008. W niedzielę 19 stycznia zmarł profesor Stanisław Lorenc. W trakcie rządów profesora UAM rozwijał się niezwykle prężnie. To dzięki jego staraniom Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza 2004-2011, zapewniającą finansowanie inwestycji UAM. W czasie, gdy profesor Lorenc kierował uczelnią, na Morasko przeniosły się wydziały biologii oraz nauk geograficznych i geologicznych. Swoją siedzibę znalazł tam również nowo powstały Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Lokalizację pod budowę swojego obiektu w centrum zyskał natomiast Wydział Prawa i Administracji. Profesor Lorenc starał się być zawsze blisko studentów. To właśnie w połowie okresu jego rządów odnotowano na UAM-ie rekordową liczbę 55 tysięcy studentów. Pogrzeb profesora Lorenca odbędzie się 28 stycznia. Uroczystości żałobne poprzedzi posiedzenie Senatu UAM. To większość sobót czy niedziel to ja również spędzę w pracy. Przeciągłe spojrzenia, niewybredne żarty czy izolacja społeczna. Molestowanie seksualne w sferze zawodowej może przybierać różne formy. Jak nie dać się zaskoczyć i dlaczego molestowanie ma wpływ na krajową gospodarkę? O tym w materiale Małgorzaty. Nie. Właśnie to słowo jest najkrótszym i najwyraźniejszym komunikatem na nieakceptowane przez nas zachowania. Zdarza się jednak, że nie zawsze zostaje uszanowane. Jak sprawdza się te sprawy, to okazuje się, że wiele osób o tym wiedziało, tylko nikt nie chce mówić. 9 stycznia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu została zorganizowana druga debata Molestowanie, poświęcona problemowi nadużyć na tle seksualnym i płciowym w sferze zawodowej. Jesteśmy różne i każda reakcja na przemoc jest dobra, czy to jest reakcja zastygnięcia, czy to jest reakcja uderzenie, obrona. Natomiast jest jedna, wyłącznie jedna technika, w jaki sposób zareagować na przemoc, i jest to wsparcie. Podczas spotkania promowano uzupełniony poradnik pod tytułem Jak zareagować na molestowanie seksualne w sferze publicznej i zawodowej, opracowany przez profesor Bachę Kalinowską-Sulinowicz. Jak reagować? Co robić, żeby nie stać się ofiarą, żeby nie być zaskoczonym, żeby nie było tego elementu takiego, który jest naturalny, brak reakcji? Według raportu na temat molestowania seksualnego na polskich uczelniach ponad 30% studentek i studentów doświadczyło nadużyć na tle seksualnym i płciowym. Debata przeprowadzona na Uniwersytecie Ekonomicznym pokazała, że problem ten oddziałuje również na krajową gospodarkę, gdyż bezpośrednio wpływa na jakość pracy. Dzięki temu projektowi nasz uniwersytet wkroczył w XXI wiek. Tak realizację programu inwestycyjnego na kampusie Morasko z 2004 roku podsumował prorektor UAM profesor Tadeusz Wallas. Ostatnim etapem 15-letniego przedsięwzięcia było otwarcie 16 stycznia obiektu sportowego przy ulicy Zagajnikowej. Wzbogaca się baza do uprawiania kolejnych sportów. Baza, z której będą korzystać studenci, doktoranci, pracownicy, aczkolwiek pragnę zauważyć, że
No, niektórzy studenci nawet obowiązkowo będą z tych nowych obiektów korzystać. Najważniejszym beneficjentem nowo powstałego stadionu są studenci UAM. Obiekt został wyposażony m.in. w bieżnię 6- i 8-torową, pełnowymiarowe boisko piłkarskie, zewnętrzną siłownię i tor rolkarski. Pozwoli to na stworzenie nowych sekcji oraz rozwój aktualnych. Myślę, że mogę się opowiadać jedynie o fermierce, to w trakcie sezonu myślę, że nie, ale poza sezonem, w tym okresie przygotowawczym jak najbardziej. Uroczystość zainaugurowało przecięcie wstęgi oraz honorowe okrążenie stadionu poprowadzone przez reprezentantkę Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, Karolinę Nadolską. Jest to miejsce istotne nie tylko dla studentów. Powstanie obiektu przyczyni się do poprawy warunków pracy wykładowców poznańskiej uczelni. Wspaniale się pracuje na takich obiektach, nowoczesnych obiektach. Wszystkie obiekty, no mamy kampus, wszystkie obiekty są w pobliżu, także jest to no, wspaniała praca, wspaniałe obiekty. Nowa oferta dydaktyczna będzie dostępna już od semestru letniego. Koszt realizacji robót wyniósł 16 milionów złotych. Wcześniej w ramach programu powstały hala sportowa, pływalnia oraz zadaszone korty tenisowe. Miejmy nadzieję, że obiekt przysłuży się do odkrywania sportowych talentów spośród studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Jak wygląda powstawanie filmu od kuchni? A co może stać się inspiracją do napisania scenariusza? Na te i wiele innych pytań odpowie Wam Julia. Reżyser, kurator sztuki, badacz filmu eksperymentalnego. Łukasz Ronduda był gościem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu podczas spotkania autorskiego w ramach cyklu Teorie i praktyka obrazowania. Jest jednym z gości, których bardzo chcieliśmy zaprosić, zwłaszcza, że on ma bardzo wiele do powiedzenia na temat takich niszowych zagadnień jak paradokument, jak film awangardowy, jak film eksperymentalny. 10 filmowych nominacji, zwycięstwo w kategorii Nagroda Specjalna na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie za film Performer. Kino Łukasza Rondudy jest inspirowane historiami prawdziwych bohaterów. Podążam za bohaterami, bohaterami charyzmatycznymi, którzy mają w sobie coś, za czym chcę pójść. Spotkania w ramach cyklu Teorie i praktyka obrazowania odbywają się cyklicznie. 6 razy w ciągu roku. Pozwalają na poznanie znanych postaci ze świata sztuki, wymianę poglądów oraz zdobywanie nowych doświadczeń przydatnych w zawodowej karierze. Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub gorzej, ale czy może również skakać na nartach? Okazuje się, że tak. A wszystko dzięki największemu turniejowi w Deluxe Ski Jumping na świecie. Zobaczcie naszą relację z tego wydarzenia. Wraz z początkiem Pucharu Świata w skokach narciarskich w Poznaniu rozpoczął się największy turniej w Deluxe Ski Jumping na świecie. Taką bowiem nazwę noszą rozgrywki, które od 20 listopada odbywają się w pubie Pomysł. Jest to zawsze luźna atmosfera, dlatego ten cały turniej jest taki bardzo, bardzo domowy, że tak powiem. Raczej stali dużo stałych graczy, co jakiś czas nowi, ale zawsze mnóstwo świetnej zabawy. Turniej odbywa się co tydzień i każdy może wziąć w nim udział. Zawodnicy rywalizują na wylosowanych wcześniej skoczniach. Wygrywa osoba, która we wszystkich konkursach danego dnia zgromadzi na swoim koncie najwięcej punktów. Zasady punktowania są takie same jak w prawdziwym Pucharze Świata. Aktualnym liderem całych rozgrywek jest student Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Jacek Sołtysiak. Wydaje mi się, że patrząc na przewagę, którą mam, że ten triumf jest prawie że pewny, ale nie chcę zapeszać. Przeciwnicy są dosyć mocni, konkurencja jest mocna, konkurencja nie śpi, więc mogę tylko powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedam i mam nadzieję, że uda mi się dowieść fotel lidera do samego końca. Po każdych zawodach aktualizowana jest tabela, dzięki której 18 marca poznamy najlepszego gracza tej edycji turnieju. W skokach, zarówno tych realnych, jak również wirtualnych, wszystko może się wydarzyć, dlatego walka o czołowe lokaty będzie trwała do samego końca. Najważniejsze to oddać dwa równe skoki. W tym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie o naszych mediach społecznościowych, gdzie możecie zobaczyć kulisy naszej pracy. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć!